Hejka kochani, wybrałam sobie chyba najbardziej pochmurny dzień na nagrywanie. Dziś chcę Was zaprosić na hol, raczej holisko zakupowo lumpeksowe, bo tych rzeczy jest naprawdę dużo. Jakiś czas mnie tutaj nie było, no ale jak to w życiu bywa, raz na wozie, raz pod wozem, ale nawet kiedy pod tym wozem byłam, ja pamiętałam o tym, że w Sachaczewie jest Finezja i tych perełek troszeczkę dla Was mam. I też tak sobie właśnie tutaj przycupłam, bo chcę Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich jest taka, że za jakiś czas na kanale pojawi się taka konkretna petarda, bo będę chciała się z Wami podzielić tym, co działo się przez ostatnie prawie 2 lata w moim życiu. Ale ten filmik zamierzam nagrać dopiero po swojej przeprowadzce, w której no już jestem prawie w trakcie. Ok. Kolejna rzecz to to, że założyłam swój własny Instagram. Ja długo się do tego zbierałam, bo też gdzieś myślałam sobie, że nie będę miała na to czasu, ale już teraz wiem, że ten Instagram daje nam taką możliwość bardziej bezpośredniego kontaktu i jest mi bardzo miło, że już niektóre z Was tam do mnie dołączyły i mam nadzieję, że jeszcze ktoś zdecyduje się na to, żeby być tam ze mną. Bena Blink, ja serdecznie Was zapraszam. No i co? Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to współpraca, bo jestem youtuberką. Zdarzyła się współpraca z marką Garrett, chodzi o smartwatcha. Ale też powiem prawdę, że jestem trochę taka anty na nowinki technologiczne, gdzieś jestem trochę taka, może nie jest mi to potrzebne, ale kilka lat temu, kiedy wyjeżdżałam nad morze i byłam taka zdeterminowana, że będę robiła dużą ilość kroków, zakupiłam sobie tego smartwatcha z marki Garrett i tam nad morzem rzeczywiście no, dawałam czadu, natomiast po powrocie wróciłam do pracy, a mam pracę siedzącą i gdzieś ten zapał totalnie opadł, zaczęło mnie nawet irytować, że ta ilość kroków jest tak mała i zdecydowałam się oddać ten smartwatch Renacie. I po jakimś czasie dostaję maila, że Garrett chce z nami tutaj zacząć jakąś współpracę. Ja sobie pomyślałam, o nie, kroki, nie rób tego, bo znowu gdzieś tam odpuścisz. Ale mówi, jak nie teraz, to kiedy? I jestem naprawdę przeszczęśliwa i mogę marce Garrett podziękować, bo to ona gdzieś zdopingowała mnie do tego, żeby ruszyć tyłek. I rzeczywiście mój samochód odpoczywa, co jest teraz mega wskazane przy cenach paliw, jakie mamy. Więc ja decyduję się na chodzenie na pieszo. To jest w ogóle do mnie niepodobne. A do tego odkrywam inne fajne funkcje w zegarku czy smartwatchu. Widzę, kto do mnie dzwoni, widzę SMS-y, mierzę sobie puls, widzę kalorie. Do tej pory jeszcze gdzieś tam rozkminiam, bo tak jak powiedziałam, jestem odrobina techniczna, ale daję radę, bo on jest naprawdę bardzo łatwy w obsłudze. I tutaj dla naszych widzów marka Garrett przygotowała 20% rabat na hasło Renata20, który będzie aktywny do końca roku na wszystkie nieprzecenione produkty z marki Garrett. Także ja naprawdę serdecznie Was do tego zachęcam, jeżeli ktoś tak jak ja przez długi, długi czas nie mógł się zdecydować na to, żeby gdzieś tam się zmotywować do działania, a przy okazji jeszcze rozkminiać fajne funkcje ułatwiające życie właśnie w smartwatchu. I co? Przechodzimy do perełek. Dacie radę, bo tego jest naprawdę dużo. Ok, i pierwsza perełka, którą udało mi się upolować w Finezji, to jest płaszczyk. Płaszczyk jest Zary w pięknym karmelowym kolorze. Ja mam na sobie pod spodem moją bezpieczną koszulkę, bo tutaj nic do Renaty nie zabrałam bardziej interesującego, ale płaszczyk jest naprawdę bardzo fajny i ten odcień karmelu jest naprawdę rewelacyjny. Ja do tego mam oczywiście swoją torbę, którą też kupiłam sobie kiedyś w... Nie, odkupiłam od koleżanki. Przepraszam, ale z Finezji to jest najważniejsze. Skórzana torba, płaszczyk karmelowy. Tylko wiecie co, ja mam ten problem, że jak ja to wszystko przywożę do Renaty, to gdzieś to jest w torbach i on mi się delikatnie wygniótł. Mam nadzieję, że tutaj odpuści i jak powisi trochę na wieszaku, to te zagnieceniaznikną. To nie jest wełna, to nie jest taki naturalny składnik, ale tak naprawdę mi to absolutnie nie przeszkadza, bo tutaj urzekł mnie kolor. Ja myślę, że jakaś biała koszula pod spód tego płaszczyka i będzie rewelacyjnie. Co myślicie? Perełka? Ja myślę, że tak. Kolejna rzecz, Franco, rozmiar L, ale co najważniejsze, moi kochani, już widzicie, że tutaj mamy 100% najlepszej wełny. I teraz hit. Ja ten sweterek wygrzebałam ze stołu i to akurat nie jest Finezja, to jest ulica Staszica. Taki mały lumpeks, który jest w Sachaczewie od lat i tam na stołach są rzeczy przecenione. Wiecie, taki już jakby nikt mi nie chciał
chciał, kup mnie, zapłać tylko złotówkę, czy tam 2 złote. I ja chyba coś koło tego zapłaciłam za ten sweterek z czystej wełny. Ktoś może powiedzieć, że taki delikatnie babciny, ale jaki cieplusi. I w tym pięknym odcieniu, nie wiem jak to jest, norkowy, taki brązowy, czekoladowy. No może jednak jak jest taki zapięty, to rzeczywiście. Jak babcia trochę. A nawet nie jestem mamą, więc mi już kompletnie nie wypada, więc będę decydowała się na ten sweterek tylko w takim wydaniu, może o. Jednak rozpiętym, tak. Bardzo fajny. No, czysta wełna, słuchajcie, na stole go wygrzebałam. Ja nie wiem, czy dziewczyny w Sochaczewie nie łapią się, jakie miały perełki? Nie, no może tak to nie. Ale co myślicie? Naprawdę sweetaśny, fajny sweterek. Dobra, chowam włosy za uszy, żeby ich tutaj notorycznie nie poprawiać, bo wiem, że bywa to irytujące. No i słuchajcie, zaczynamy naprawdę z wysokiego C. Była czysta wełna, teraz jest czysty kaszmir i to już jest finezja. Przepiękny, kaszmirowy, taki mięciusi, wygodniusi sweterek właśnie z czystego kaszmiru. No coś tutaj, no wszystko jest wygniecione, naprawdę to przywożę w torbach, muszę zacząć nagrywać po prostu u siebie. Ten sweterek do tych jeansów z Levisa myślę, że też fajnie się prezentuje, myślę, że do spódniczki i do czarnych spodni też będzie wyglądał fajnie. Naprawdę słuchajcie, to jest coś, co, no wiecie, czuć taki delikatny luksus, kiedy zakładamy na siebie... siostra w końcu coś mi zrobi, a tobie kupię odżywkę, także się nie irytuj. Co mogę więcej powiedzieć? Same doskonale wiecie, jak wyglądają ceny, jeżeli chodzi o sweterki kaszmirowe w sklepach, więc jeżeli uda się coś takiego znaleźć w Rumpesie, to jest naprawdę petarda. I ja myślę, że ten sweterek zdecydowanie będzie chciała ode mnie pożyczyć moja siostra. Także Renata, jak to oglądasz? Pisz komentarz, pożycz. Nie ma problemu. Okej, okay. Petarda w postaci spódnicy z marki Villa, którą dorwałam właśnie w Finezji. I cena w złotówkach na metce, bo tak, kupiłam ją nową, wynosiła 250 zł. Ja za tą spódnicę zapłaciłam pewnie coś około 25 zł. Jest taka dzianinowa, w fajnej długości, z naprawdę bardzo fajnego materiału. Ja tutaj podwędziłam Corneli t-shirt. Podobnej kolorystyce, bo jeszcze tak naprawdę nie rozkminiłam, do czego mogłabym nosić tą spódnicę. Może on powinien być tutaj na dole, wiecie, odkryty brzuszek? Może tak? Nie wiem, może coś białego? No na razie tak na szybko dla Was tutaj ubrałam właśnie ten t-shirt. Boże, żebym tylko naprawdę nic nie zrobiła. Okej, więc tak to się prezentuje. Nie mam za dużo pomysłów na tą spódnicę, ale kiedy dotknęłam tego materiału, pomyślałam sobie, no nie ma się co zastanawiać, tym bardziej, że cena 250, no mówię, dobra, biorę to. I rzecz, która do tego rewelacyjnie pasuje, to płaszcz. Płaszcz, kochani, już go ściągam z wieszaka. Płaszcz, który ostatnio zakupiłam właśnie w Finezji. I też przejdę od razu do tego, że płaszcz jest mega lekki, więc naprawdę był tani. Ale muszę Wam pokazać, że jest to płaszcz, który jest w 100% wełniany, dokładnie, czyli kolejna petarda, tylko że tak, zapłaciłam za niego około, nie wiem, 40 zł w Finezji, a pralnia wyszła mnie około 60 i śmiałam się do tej pani w pralni, że chyba tylko, nie wiem, na Fashion Week, czyli na Wszystkich Świętych, żeby go nie wybrudzić, bo jakby na takie regularne pranie, no to pochłonie naprawdę ogrom pieniędzy i oczywiście moja pierwsza wyprawa do Warszawy i już w 3 miejscach go upaćkałam, ale dobra, no trzeba będzie zainwestować kolejne 60, żeby doprowadzić go do stanu używalności, ale tu chcę Wam go zaprezentować, że jest po prostu genialny, przepiękny kolor, leciutki, wełniany, ciepły płaszcz. Trochę poplamiony, ale to przeze mnie. I też będę chciała Wam go pokazać w trochę wersji sportowej, ale w takiej prezentuje się tak. I tak naprawdę będę chciała też i będę liczyła na Waszą podpowiedź, że ta spódnica, ten płaszcz, czy takie buty, czy nie wiem, jakieś botki. Podpowiedzcie coś, bo ze mnie taka stylistka raczej marna, więc co myślicie? No tu można powiedzieć tylko jedno. Trafiłam na konkretną perełkę.
Oczywiście bateria musiała paść, ale mam nadzieję, że damy radę. Chwilę. Dobra, to jest naprawdę fajne. Okej, SMS od klientki, nieważne. Pod górkę mi trochę dziś idzie, nie będę ukrywać, bo tu bateria, cały czas coś się dzieje, ale płaszcz to jest petarda, po prostu. Z dresami prezentuje się równie fantastycznie jak z tą fajną spódnicą. Tutaj też do tego dobrałam sweterek, oczywiście z Finezji. Widzicie, jak tutaj upaćkałam. 60 zł będę musiała wydać na kolejne pranie, ale wygrzebałam z szafy, z woreczka takiego, wiecie, na kurz, torebkę z marki Prima Moda. Ta torebka przeleżała w mojej szafie kilka lat. Ja ją dostałam od siostry w prezencie, bo kiedyś byłam ogromną fanką serialu Przyjaciółki. Tam Dorota miała taką torebkę. Kiedy kiedyś wpadłyśmy do Prima Moda, ja mówię, zobacz, Renata, Dorota ma taką torebkę. No i teraz do tego płaszcza. Jak znalazł, kolorystycznie, prezentuje się idealnie, do tego jest naprawdę switaśna i przywołuje takie fajne wspomnienia, kiedy w czwartki o 21 musiałam zasiąść przed ekranem telewizora i oglądać Dorotę z tą torebką, także fajnie, perełka, płaszczyk, naprawdę petarda. I tutaj takie małe podziękowania dla Karoliny, bo o tym też powinnam wspomnieć, jak ten płaszcz mierzyłam w Finezji, on jest w rozmiarze 14, czyli trochę większym niż mój. I on miał jeszcze takie poduchy tutaj, ja mówię, Karola, no wiesz, no chyba wyglądam trochę tak potężnie. Ona mówi, słuchaj, wyprujesz poduchy i będzie rewelacyjnie, miała rację. Więc jeszcze raz, bo nawet nie chce mi się go ściągać. Szkoda, że dzisiaj jest tak wilgotno i pochmurnie, bo no wiadomo, 100% wełny. Trzeba na taką rzecz szczególnie uważać, więc nie na taką pogodę. To sobie jeszcze chwilę tutaj pochodzę. Naprawdę, kupię Ci dobrą odżywkę. Nie będę żałować, taką z górnej półki. Rewelacja. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze ze mną, że wytrwałyście, bo ten filmik będzie naprawdę bardzo, bardzo długi. I kolejna wtopa. Nie zabrałam swoich mokasynków z Ryłka czarnych. A te buty Veja tak średnio tutaj pasują, ale nie o nich mowa. Spodnie to jest Stradivarius za 129 zł. Takie wysokie cygaretki, tak to się nazywa, ale widzę, że po moim ostatnim zrzuceniu kilku kilogramów już nie wyglądają tak fajnie. Ale sweterek, kolejna petarda z marki Villa, którą też udało mi się zakupić w Finezji z metką. I tam na metce, w złotówkach, było 199 zł. A ja za ten sweterek zapłaciłam 30 z metką, nowy, fantastyczny materiał. Ja kompletnie nie znałam tej marki. Jeżeli coś Wam tam świta, orientujecie się, co to za marka, to koniecznie mi napiszcie w komentarzach. Czy to dobra firma? No mi się wydaje, że bardzo, bo naprawdę wykonanie jest rewelacyjne. Taki klasyczny sweterek z półgolfem, co ja na przykład uwielbiam, bo golfy to gdzieś tam czuję się, jakby ktoś mnie podduszał. Natomiast taki półgolf jest bardzo wygodny i do tego ciepły. I takie coś chyba powinien w swojej szafie mieć każdy, czyli zwykły czarny sweterek. Ale przechodząc dalej, ostatnio w Finezji też dorwałam taki płaszczyk, kurteczkę. Rzecz bardzo klasyczna i ja to na polskich ulicach widzę w ilości naprawdę dużej, ale to jest takie właśnie coś, co też każdy powinien w swojej szafie mieć, chociaż chyba bardziej rozsądnym rozwiązaniem byłby płaszcz w kolorze po prostu czarnym, ale też może byłoby trochę zamrocznie, więc taka kurteczka, płaszczyk, marynarka, nie wiem, w rozmiarze. Ja dorwałam to w rozmiarze M, czyli bardzo fajnie, bo nie jest taki kusy, mały. Ja wolę takie rzeczy w trochę takiej wersji oversize'owej. I tak naprawdę, no to jest taka rzecz, która jest też mocno uniwersalna, bo do jeansów i do takich spodni czarnych też naprawdę wygląda fajnie. Także, co myślicie? Bardzo klasycznie. Okej, i teraz na sportowo. Ale czuję, że mogę się zbłaźnić, więc odpuszczę i tylko pokażę znaczek, bo ja nie pamiętam i nie wiem, jak się poprawnie wypowiada markę tej nazwy, ale kiedy chodziłam na siłownię, tak, bo zdarzyło mi się, to wszyscy tam pomykali w butach i dresach, koszulkach tej właśnie marki, a ja sobie je kupiłam w Finezji.
naprawdę rewelacyjne, chociaż widać, że są troszeczkę bardziej wypłowiałe, ale umówmy się, tak miało być. Może po prostu taki odcień tego koloru czarnego. Więc spodnie dresowe może powinny zmotywować mnie do tego, żeby na siłownię wrócić. Może, kto wie. I od razu wrzucam na siebie bezrękawnik marki Cherokee. Tutaj poszło bezproblemowo. Ja wiem, że to nie jest żadna wiodąca marka, ale ja też jakby dużej uwagi do tego nie przywiązuję. Natomiast jeżeli chodzi o spodnie dresowe, to fajnie, jak są wykonane z dobrego materiału, bo te, wiecie, kupowane czasami w sieciówkach, po jednym włożeniu na siebie już te kolana po prostu są wypchane, a jak kupujemy coś markowego, to mamy pewność. Czarny, zwykły, klasyczny bezrękawnik. Więc jeżeli ktoś ma sad i chciałby jakiejś pomocy przy zbieraniu jabłek, to ja bardzo chętnie, bo mam bezrękawnik. Choć tak naprawdę widzę teraz, że bardzo dużo osób decyduje się na te bezrękawniki, bo to jest fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o to, żeby było ciepło. Plecyki, a nie za gorąco w ręce. Także może nie do t-shirta na krótki rękaw, ale do jakiejś bluzy czarnej. Jeszcze do tego Adidasy i taka, wiecie, styluwa na siłowni, więc tu zaczyna się coś dziać. Może wrócę. Jeszcze nie wiem. Ciuchy mam. No to może. Kochani, zbliżamy się do brzegu, do końca tego filmiku, bo mam na sobie już ostatnią rzecz, którą chciałam Wam pokazać, właściwie ostatnie rzeczy. I przyznam szczerze, że tą marynarkę zakupiłam tylko i wyłącznie ze względu na kolor. Na kolor szałwiowo-miętowy, nie wiem, tu się strasznie prześwietla, dlatego ona niemiłosiernie wygniotła mi się w drodze. Ale okej, marynarka jest z FNF-u, jest w takim kolorze właśnie takiej szałwi zgaszonej. Naprawdę niesamowicie ten aparat gdzieś prześwietla, więc musicie sobie odrobinę zwizualizować, bo jeszcze dobrego sprzętu się nie dorobiłam. Ale okej, do tego mam taki ogromniasty t-shirt w kolorze czekolady. Na razie jeszcze myślę, co innego mogłoby do tego pasować. I rewelacyjne spodnie dresowe Sinsaya za 39 zł. I ja te spodnie dresowe mam tylko i wyłącznie dzięki Dominice, która była tak uprzejma, kiedy zobaczyłam ją w tych spodniach, powiedziałam, muszę takie mieć. Ona mi, słuchaj, jadę do Sinsaya, bo oczywiście ja byłam w pracy i mi takie spodnie zakupiłam, miałam je z dostawą do pracy. Także Dominika, ja bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja kolor czekoladowy uwielbiam i ten szałwiowy. Do tego jeszcze moja torebka, oczywiście też z Finezji, z marki Fiorelli, która przepięknie się to komponuje. Także no słuchajcie, czy ja się wyrabiam? Czy ja sobie wmawiam, że to wygląda rewelacyjnie? Dajcie znać w komentarzach. Bateria mi znowu miga. Było ciężko dziś nagrywać. W ogóle ten okres ostatni dla mnie był wyjątkowo ciężki. Ale bogaty w perełki lumpeksowe, więc okej, że do tego wypiłam taką mocną kawę, że po prostu wszystko w środku mówi mi, Bożena pobiega jak kroków. O, już mam 4000. Jezu, nie ma jeszcze 12. Rewelacyjnie, naprawdę. Także kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i moje perełki również. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na mój Instagram, Benablink. Mam nadzieję, że tam się spotkamy. I co? Kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło. Do następnego. Pa, pa!